W ciągu tego tygodnia staramy się wiązać głoszenie Jezusa Chrystusa z Jego zmartwychwstaniem. Wiązać poprzez to, co czynią apostołowie. Tak jest też dzisiaj, kiedy to apostołowie są postawieni przed Sanhedrynem i są zapytani wprost, dlaczego głoszą Jezusa Chrystusa? Dlaczego przywołują Jego imię? Wypowiadają to przed arcykapłanami, Annaszem, Kajfaszem, Janem, Aleksandrem. To jest ród cały. To jest właściwie Annasz, który miał 4 synów arcykapłanami, a Kajfa już był jego zięciem. Wszystko to pozostawało w rodzinie Annasza. Czyją mocą albo w czyim imieniu uczyniliście? Chodzi o uzdrowienie tego człowieka przy Bramie Pięknej. Jeżeli ktoś coś wypowiada bardzo ważnego w Piśmie Świętym, to powołuje się na to, że albo znalazł to w Piśmie, albo też powołuje się na Ducha Świętego. Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział do nich, przełożeni ludu i starsi, a więc to Duch Święty sprawił to, co Piotr mówi, napełniony Duchem Świętym. Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek odzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, mocą odwołując się do tego, czego Jezus dokonał, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, że dzięki niemu ten człowiek stanął przed wami zdrowy. Zawsze jest to przeciwstawienie. Wy skazaliście go na śmierć, ale Bóg myśli o nim inaczej niż wy. Bóg wskrzesił go z martwych. To jest proklamowanie dlaczego? Z Ducha Świętego. To jest proklamowanie, dlaczego trzeba się powoływać. Mamy prawo się powoływać, bo Bóg ujął się za nim, bo Bóg go wskrzesił z martwych. To powinno trafić do tych, którzy wierzą w jedynego Boga, i zastanawiają się, kim jest ten Jezus, który został skazany mocą czy autorytetem najwyższych przywódców Izraela, ale żyje, zmartwychwstał. I druga część przemówienia jest odwołaniem się do Pisma Świętego. To jest mniej więcej tak, że właśnie najpierw trzeba powiedzieć, że wierzący, ci, którzy rozmawiają i przywódcy żydowscy i apostołowie wiedzą, że te pisma Starego Testamentu dla nas, one zawierają rzeczy przyszłe. Nieraz nieoczekiwane, nieraz niewyglądające, że to jest zapowiedź przyszłości. I bywa tak, że w dyskusji ktoś mówi, jak to jest możliwe, a ktoś drugi mówi, no przecież jest takie zdanie. I obaj zgadzają się, że to rzeczywiście wyjaśnia. I problem jest właśnie w tym, jak to jest, że Jezus został uznany za przestępcę, za bluźniercę, za godnego kary, i to kary śmierci, z powodów religijnych. A równocześnie ktoś tu mówi, że na tym buduje się nowy ruch, nowa wspólnota, nowy Izrael. Jak to możliwe? I ktoś musiał pierwszy wrócić do tego zdania, to jest Psalm 118, który jest przywołany aż 5 razy w Nowym Testamencie. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Coś niemożliwego, co jest za sprawą Pana, co jest czymś niezwykłym. Wymowa jest taka. Kamień, który się nie nadaje do budowy, wyrzucony gdzieś daleko. Ktoś bierze ten kamień i stawia go, i to będzie kamień, jeden z narożników nowej budowli. Bardzo ważny, który będzie wyznaczał i poziomą, gdzie będzie jedna linia i pod kątem prostym druga linia muru, ale też będzie z góry wskazywał, jaka będzie budowla. Szalenie ważny kamień, na nim jest wsparty budynek. Na tym kamieniu narożnym, węgielnym stawia się także nawet chaty drewniane, bo one muszą stać, te kamienie, w tych 4 rogach. A więc coś, co jest nieużyteczne, odrzucone, jest czymś fundamentalnym.
Ktoś musiał kiedyś powiedzieć, przecież to nam tłumaczy tajemnicę Jezusa, że nierozpoznany, odrzucony, a przecież Bóg go wybrał. A przecież on jest kamieniem, na którym buduje się Kościół. W różnych kontekstach ten psalm 118, ten jeden werset jest przywoływany, żeby pokazać ten paradoks. Posłany od Boga, nierozpoznany przez tych, którzy go poznali, powinni poznać, odrzucony, a nawet uśmiercony, a jednak na nim się buduje. Nowy lud Boży. Tych, którzy wierzą w tego samego Boga, który wskrzesił Jezusa i tego, którzy postępują i wierzą w Jezusa, który został wskrzeszony, żyje i przez Niego jest łaska i początek Kościoła. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech